Cześć, to Tauczy, nie witam was w kolejnym odcinku LCS News. I tym razem mamy do przejrzenia dwa dni rozgrywek, to był czwartek oraz piątek. Nie miałem za bardzo czasu i możliwości wcześniej tego nagrać, więc dzisiaj wam przedstawię oba te dni razem z jakimiś akcjami na koniec omówienia każdego dnia. Więc tak, pierwszy dzień to były cztery mecze. Pierwszy to był Millennium kontra Alliance, którego niestety nie było mi dane obejrzeć. Jak widzicie, mój głos tutaj się nie sprawdził, bo jednak głosowałem na to, że wygra Millennium, a Alliance nas zaskoczyło, bo uzyskało swoją pierwszą wygraną po czterech sromotnych porażkach w pierwszym tygodniu. Jak widzimy, tutaj Froggen grał na Orianną, całkiem nieźle sobie radził, ale najlepiej tutaj zdecydowanie zagrał Taps. Z tego co wiem, to ich gra była dość składna i dość dużo obiektów zdołali zebrać, dzięki czemu przeszli przez ten mecz zwycięską ręką. Tutaj Kevin sobie całkiem nieźle radził, widzę, że Jairi też, Kreaton zresztą też, ale Araneja chyba zbyt agresywnie podchodził do wszystkiego, zbyt dużo tu killi oddał. Dobrze, więc spójrzmy na kolejny mecz. Kolejny mecz to jest Rockcat versus Super Hat Crew i tutaj ja miałem rację. No, miałem rację. Po raz kolejny Rockcat pokazało na co ich stać i ten mecz był naprawdę, naprawdę na wysokim poziomie z ich strony, szczególnie ten pick Mordekaisera, który zaskoczył kompletnie wszystkich, oraz Panteon do dżungli. Tutaj najpierw instalock Panteona był przez Overpow, tak żeby pokazać, że niby znowu idzie na mida, bo to był rewanż już pomiędzy tymi drużynami. Poprzednio oczywiście Overpow grał Panteonem na midzie, a last pick to był właśnie Mordekaiser, którym uzyskał 1-0-9, a ten jeden kill to praktycznie zdobył go sam. Cała reszta to były asysty. Całkiem ładna, składna gra z ich strony. Trochę na początku mieli problemy, potem się odbili i już do samego końca sobie radzili. I z tego meczu właśnie będziecie widzieli akcję na koniec omówienia tego dnia. Dobrze, następny mecz to było Copenhagen Wolves kontra Millennium. Tutaj postawiłem właśnie na Copenhagen Wolves i miałem rację, tak? Tutaj dorwali się do Kasadina i po raz kolejny Millennium odniosło porażkę, co było dość nieprzyjemne dla nich, bo w tym momencie mieli tylko jedną wygraną. W następnym dniu coś wygrali, ale mieli tylko jedną wygraną i dość dużo tych porażek. Chyba już cztery to były. Dobrze, no i następny mecz to było Gambit Gaming kontra SK Gaming. I tutaj bardzo ładna gra po raz kolejny ze strony Dariena i Genja bardzo, z bardzo ładnej strony się pokazał. Dość długa gra, pamiętam to, szczególnie przy fazie pikowania tam było lekkie nieporozumienie, bo Genja był zdecydowanie niezadowolony. Ogólnie to wyglądało tak, że Darien miał first picka, piknął Mundo, chociaż tam trollował widzów, że piknie Warwicka, w końcu piknął Mundo. Potem były dwa piki, to był Kennen oraz Jinx piknięty dla Genji. I potem te dwa ostatnie piki, to był wzięty Z oraz Genja w ostatniej sekundzie wpisał i piknął LeBlanc. I Genja był bardzo niezadowolony z tego, bo wydawało mi się, że na początku to było tak, że oni chcieli piknąć tego Zeta dla Alexa i potem jednak wzięli Zeda i stalknęli i zaczęli uznawać, że może by coś innego, i w końcu piknęli Wulablau i Diamond poszedł do dżungli tym Zedem, ale ostatecznie wyszło to całkiem nieźle. Na początku bardzo pomógł przeciwko Nidalce Diamond właśnie Alexowi, ładnie tam spuszowali i później oczywiście Darien swoim Mundo zniszczył kompletnie. On tu miał 0-1-16, tak naprawdę 0-0-16, bo w ostatniej sekundzie, 0-0-15 można powiedzieć, bo w ostatniej sekundzie w pięciu wlecieli na respa, żeby zabić Blitzcranka, zabili go, ale tam chyba dwóch skinęło na tym respie. No i ogólnie bardzo ładna gra ze strony Gambitu po raz kolejny i to była ich kolejna wygrana i cały czas na swoim koncie mieli porażkę tylko i wyłącznie z Fnaticiem. Dobrze, no ale to jest koniec tego dnia, więc ja was zapraszam do obejrzenia akcji, najlepszych akcji z meczu Rockcat vs Super Hat Crew i zobaczę je za chwilę. Yeah,
world punch. He'll get brought down by the towers with that massive damage. He's gonna have to pop that ultra because his overpower won't close the gap. Is it gonna be regenerating enough? I'm not too sure it will. That's what he's gonna get in there. He times it nicely. The teleport to the fight. We'll have to see who starts at his gank card. It's taken so much damage. Going dark fight and Aqua Prison calling all. Dropping off towards gank card. He can't get in this fight. He can't be involved. The block being used. That gets counteracted. If Bane goes deep, he's gonna get topped off. The Morgana shield's not gonna be enough to pop this one off. Oops, his ultimate will go. And that's gonna capture us all. The trainer Bane stops in his tracks. But look at this. Oops is in trouble. He gets locked down. Rocket's turning this fight on its head. They quickly take the two man. It's the Rana's going to be involved after the ace in the hole. And that's the dragon for Rocket. 1, 2. Dobrze, więc jesteśmy z powrotem, widzieliście te akcje i teraz jest kolejny dzień, to znaczy to był piątek. Pierwszy mecz to było Alliance kontra Copenhagen Wolves. O, ale mi się przewinęło. Alliance kontra Copenhagen Wolves, od razu sobie potwieram resztę. I tutaj byłem zaskoczony, bo Alliance nie tylko zdało radę pokonać Millennium, które średnio sobie w tym zadaniu radzi, ale również Copenhagen Wolves, którzy radzą sobie całkiem nieźle. Tutaj Froggen grał Leblą i totalnie zdominował tego mita. Tego meczu też od połowy bodajże widziałem, ale tutaj przeciwko niej był Gragas, który jest bardzo dobrą postacią. Leblą nie gra się tak łatwo na tego Gragasa, a jednak tutaj Froggen dał radę zdominować. Jedynie Amazing sobie radził w tej dżungli. Forgiven nie nałapał tych kili niestety, a Tabs wręcz przeciwnie, po raz kolejny bardzo ładna gra z jego strony i Alliance to wygrało. I tutaj nie miałem racji, więc kolejny punkt na moją niekorzyść. Jeny, ile ja wtedy już miałem? Nie pamiętam, bym musiał to podliczyć. Chyba miałem 15-7, tak? Po tym miałem 15-7. I do tego trzeba doliczyć tak, tutaj 3-1, czyli 18-8, a tutaj już od razu z góry mówię, że dwóch nie trafiłem, czyli to jest 20-10, tak, czyli praktycznie w 2/3 meczy trafiłem. No dobrze, więc pierwszy mecz nietrafiony i drugi też niestety, a właściwie stety nietrafiony, bo tutaj był mecz Rockcat kontra Gambit Gaming. Jak widzicie, większość głosowała tak jak ja, czyli na Gambit Gaming, i o dziwo Rockcat zdołało ich pokonać, i to w naprawdę, naprawdę wielkim stylu. Tak właśnie mi się wydawało, że Overpool trzyma tą Kayle właśnie na ten ostateczny mecz. Najpierw potem pomyślałem, czy by nie było lepiej, żeby właściwie podtrzymał go jeszcze na Fnatic, ale dobrze się do niej dorwał. Poszedł na tego mida i praktycznie to wyglądało tak, że on przez całą grę robował. Miał co prawda już w pewnym momencie nawet 50 straty farmy. Tutaj już nawet widać, że ostatecznie 78, ale tak z 50 straty farmy do Oriana, ale co z tego, kiedy miał 3 kile, Oriana miał tylko jednego deta i nic więcej. To wyglądało tak, że on przez cały czas chodził po tych liniach i te kile łapał. A jak się nałapał, dafinował, to jak widzicie, skończył ze statystykami 8-1-7. Też bardzo ładna gra ze strony, w ogóle ze strony wszystkich. Tutaj bardzo mało deadów i bardzo dużo killi udało się nałapać Rockcat. No i po prostu pozostaje im pogratulować i czekać na ostateczny mecz z Fnaticiem i czy dadzą radę pokonać niepokonany zespół, bo jak widzę, tylko oni na razie są w stanie, bo oczywiście następny mecz to był Fnatic kontra Super Hot Crew i jednogłośnie, bez żadnej bez niczego, ostatecznie znowu wygrał Fnatic. Jeszcze tutaj Yellow Star zdecydował się na piknięcie Dudu na supporta, czego dawno nie było widać na LCS-ach, ale po prostu XPK 5-0-5 gra gasem, SOS 2-1-10, tutaj Cyanide 2-1-6, no i Reckless 6-1-5 raz zginął, ale to bardzo niefortunnie, no i właściwie na tym się kończy. Po raz kolejny, kolejne zwycięstwo dla Fnaticów, w tym momencie są 5-0. Przypominam, Rockcat 5-1, jedyna porażka z Copenhagen Wolves. I ostatni mecz to było Millennium kontra SK. Może tak, ten mecz był aż tak ciekawy, że w jego połowie zasnąłem, bo byłem bardzo zmęczony po paru nocach w
wcześniejszych, no ale w każdym razie, no, tak zasnąłem, że w końcu, nie wiem, na następny dzień dopiero sprawdziłem, że wygrało Millennium, z czego byłem zadowolony, bo już tam naprawdę mieli 1-4, tak chyba mają teraz 2-4, co też szałowo nie jest. Ale też widziałem, że przez ten czas jeszcze oglądałem Kerb, bardzo ładnie grał, no i tutaj też widzę, skończył 8-2-8. Zdecydowali się jednak na wzięcie tego Wiza i w ogóle Zileana ze supporta, co jest wow. Tak trochę odstąpili od mety, ale wyszło im to, wyszło i zyskali to zwycięstwo. Dobrze, więc ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym LCS News, czyli przy następnej kolejce, która będzie... następne mecze są 30, tak, 30 stycznia. Jakby ktoś nie wiedział, w tym samym czasie akurat teraz lecą LCS-y amerykańskie. Wczoraj leciały i dzisiaj lecą. No i jeszcze te Challenger mecze, jakoś ciekawi Meteor Makers będzie grało właśnie też tego 30 o 23 około z Eyes on You. Czyli 30 i 31 to są mecze europejskie. I ten mecz będę też chciał obejrzeć z Challengerów, bo to jest Cloud9 kontra Pulse Esports i tutaj będzie grał Ulight, a tutaj Voidl i to mecz też będzie ciekawy. Więc wszystkich zapraszam. A tymczasem ja was zapraszam na jeszcze na koniec na akcję właśnie z tego ostatniego dnia z meczu Rockcats kontra Gambit. Na razie, cześć. Does get hooked. Whoa, what a hook as well from Vander. He's going to knock Edward back. Is he going to get past there? He's going to go very low. No flash, of course, because that early